pamiętamy, żeby linia kola nie wychodziła do przodu poza oś stopy. Stopa obciąża równo całe podłoże. Nie zadzieramy na zewnętrzne krawędzi stopy, na to przed planie nie stoimy na piętkach. I powracamy do góry, ciągnąc po lekko po skosie tułka. Bardzo proszę, wspiąłem jeszcze raz. Cofamy pośladki do tyłu. Tak. Teraz jak chcesz wstać, pochylamy troszeczkę tułów do przodu. I to jest takie wyjście trochę jak skoczkowie na nartach, na skoczni, ustawienie w pochyle. Zwróćcie uwagę, osoba sekurująca ma postawę tak zwaną zakroczno-wykroczną, nóżki w rozstawieniu, żeby móc asekurować i ugiąć jeszcze lekko kolanko osobę, którą trzymamy. Najlepszym chwytem jest nie chwyt za same dłonie, ponieważ dłoń może się wyślizgnąć, tylko chwyt asekurujemy. Dwie osoby chwytają się za przedramiona. To jest dużo pewniejszy, bezpieczniejszy chwyt. Ustawienie głowy, patrzymy, żeby korygujemy osobę ćwiczącą i teraz siadamy, cofając najpierw pośladki, bardzo dobrze. Stopa, 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 stopa. Za bardzo odchyliłaś się do tyłu, poza oś i powracamy wyjściem w przód. Tak? Bardzo dobre ćwiczenie na stabilizację stawu skokowego, stawów kolanowych, bardzo dobre na mięśnie pośladkowe, też pracują przy tym ramionka przy podciąganiu. Też dla osoby asekurującej bardzo ładnie pracuje całe pasmo kurczowo-goleniowe, cała układ mięśniowy uda, plus tułów, plecki. Też zwracamy uwagę, żeby nie zaokrąglać plecków, tylko prostymi plecami odciągać do góry, asekurując osobę siadającą. I zmieniać nogę. Oczywiście. Mówimy o osobie, która asekuruje.